Siemanko, jestem Lucek, to jest Need for Speed Underground 2. Jadę już chyba 10 albo 12 raz ten wyścig. Próbowałem Peugeotem, próbowałem moją BMW-ką i teraz próbuję Suprą. Supra jest sporo szybsza od tych dwóch poprzednich, więc powinna lepiej sobie tutaj poradzić. Chociaż gorzej jest... Chociaż gorzej skręca. Spaduwa gnoju. Gorzej skręca, ale tutaj jest sporo prostych, na których Supra powinna wymiatać właśnie. Dlatego ciśniemy. No właśnie, z tym skręcaniem jest tylko problem. Zawsze w tym momencie tutaj jest cholerny trafik i czeka właśnie na mnie. No zawsze w tym miejscu on blokuje przejazd i ciężko go tam wyminąć. Miałem tyle już tutaj prób z tym Peugeotem i się nie udawało, bo właśnie na prostych on jest słaby, bo nie ma tego ulepszenia, tak? On jest na tym stage'u chyba drugim, czy tam 2,5 może mieć stage'a, jeśli chodzi o części tuningowe. No i właśnie on słabo tam, nie dawał rady tu na prostych. Na zakrętach spoko, nie? Ale tutaj mamy na tym wyścigu sporo prostych miejsc, gdzie możemy naprawdę nieźle się rozpędzić. Kurde, musimy zniszczyć tą Silvię. No! Jedź! Drugie okrążenie. Powinienem sobie jeszcze dać radę jakoś. Jest ciężko! Te boty już mnie kilka razy tutaj zepchały z drogi. I to jest tak, że oni cię dotkną i zachowują się wtedy jak czołgi. Ciężko samochód jest opanować, jak oni cię zaczynają spychać. Jest strasznie, no! Widzę, że ta Silvia tutaj wymiata. No! Na mnie ten... I nie wiem teraz, czy to się uda. Musimy nieźle Suprą się rozpędzić jakoś. Ja nie mam nitra, w ogóle nic nie mam. Ale słuchajcie, coś tam jeden zwolnił. Oni w ogóle jak oni skręcają. I patrzcie, teraz oni jadą ten. I zaraz dla mnie będzie trafik, oczywiście, i czeka tutaj na mnie, zawsze w tym samym miejscu, no. Dobra, zbieramy nitro. I nitro używamy do rozpędzania. Ale tych gnoi też tutaj trzeba pozałatwiać. Już jeden wyścig miałem tak, że jechałem cały pierwszy i dopiero pod koniec wynurzył mi się skądś trafik i zaatakował mnie. I oni mnie później jeszcze tak zepchali, że wylądowałem na dachu. O, patrzcie, widzicie? Tak samo go stuknąłem jak on mnie i nic mu się nie stało, no. On oczywiście jedzie fantastycznie i nie można go zepchać, bo on teraz 1 000 000 ton waży. Gnoju. A zaraz inny się pojawi. O, już nie trzeba było długo czekać, bo oni mają fantastyczne przyspieszenie. Ostatnie okrążenie i chyba znowu będzie lipa, bo jak w tym momencie go nie wyprzedzę za moment, to już do końca wyścigu on się nie da wyprzedzić, bo jest teraz jakiś, nie wiem, turbo doładowany. Już miałem taką sytuację nie raz. Muszę go teraz wyprzedzić gdzieś tutaj, bo pod koniec, jak ja będę wciskał nitro, to on też w tym samym momencie będzie przyspieszał. Tak to jest tutaj pomyślane w Undergroundzie. Poważnie tak jest. Ja zostawię sobie to nitro na ostatnią prostą, a teraz spróbuję pojechać jak najlepiej. Te trafiki też pojawiają się w takim miejscu, że oni bez problemu mogą je ominąć. Kurde, o czym ja mówię? Przecież oni skręcają w miejscu dosłownie i widzą te trafiki już z wyprzedzeniem. Zobacz, tutaj przy wewnętrznej pojechał i wziął fantastycznie ten zakręt i jeszcze z jaką prędkością wyjściową, tak? Że zostały mi totalnie z tyłu. Ja nie wiem. Ja mam wszystkie tutaj części tuningowe maksymalnie zainstalowane w Suprze. Plus jakieś tam części, i znowu w tym samym miejscu. Cholera. Jedź. O, trochę tutaj się udało coś tam podgonić. Może to jest to. A, dobra, nie spychamy go już. O kurde, wiecie ile jechałem ten wyścig? 12 razy ponad. Suprą się w końcu udało. Nie wierzyłem w Suprę, ale Supra zwyciężyła wszystko. Podejrzewam, że jakbym pojechał tutaj... A czekajcie, bo tu są gdzieś ukryte jeszcze wyścigi. Podejrzewam, że jakbym pojechał tutaj Peugeotem ulepszonym na maksa, to nie byłoby co zbierać sygnał. I tutaj mamy znowu wyścig okrążenia. Też trudny, nie wiem, czy tu nie powinienem wziąć Peugeota. Peugeota po prostu. Jedziemy. O, jest jakiś niewidoczny. I tutaj mamy Mercedes.
A45. Chodź Mercedes. Dobrze. No i tu będą zakręty O, to mi chodziło. Tu będą bardzo trudne zakręty zaraz. Będzie trzeba je jakoś pokonać. W Suprze może być ciężko, chociaż ona na tym maksymalnym tuningu nawet jakoś tam... Znaczy maksymalny, to nie jest jeszcze maksymalne, ale jak na ten stage to jest chyba taki bardzo wysoki. To ona sobie jakoś daje tutaj radę, naprawdę, bardzo, bardzo w porządku. Dużo lepiej niż poprzednio jeździ. Jak tam na nią narzekałem, że jest zbyt powolna albo zbyt taka ociężała. Ten tutaj zwolnił oczywiście, żeby mi zablokować drogę, dzięki. Trzy okrążenia, cholera jasna. Taki długi wyścig, nie lubię tych okrążeń, dlatego robię je teraz, żeby pod koniec bawić się już na tych na najfajniejszych trybach. O! Rozwalił się! Zapiszcie to gdzieś, nie wiem, w kalendarzu, rok 2017. Kurde, rozwalił się o murek! My God, to jest niespotykane! Dobrze, musimy go dogonić, bez nitra. Na razie, w sumie mogę tu używać trochę nitra. Ale to nie jest wskazane, żebym ja jechał na początku stawki, bo oni wtedy dostają bzika i za wszelką cenę muszą mnie wyprzedzić. Poważnie tak jest. I dopiero na ostatnim okrążeniu się odpalają. Teraz są tacy jakby uśpieni, po prostu sobie jadą, bo jadą. Ale później dopiero się odpalą, tak? I to jest naprawdę wyczuwane. Na ostatnim okrążeniu, co byś nie robił? Wciskał nitro, dopalacze, jakieś cheaty, nie cheaty. Co ty chłopie, oni i tak będą przyspieszać fantastycznie. W zasadzie mam trochę nitra, możemy je wykorzystać, a widzę, że tutaj jest sporo miejsc, gdzie można to nitro sobie z powrotem zarobić. Użyjmy nitra na przyspieszeniu gdzieś, na przykład przy WS7. Zagapiłem się na mapkę i dupa. Jedź. Jedź. No dwójka, poważnie. A zobaczcie, tutaj dwójka kończy się przy 120 km na godzinę. A wy tego nie widzicie, bo mam zasłanią głową. To wam mówię, że 120 km na godzinę zaczyna się, kończy się dwójka. I zaczyna się trójka. Chciałem pojechać skrótem, zobaczyłem na mapkę, czy trzeba zjechać. I no i zobaczyłem tak, że przywaliłem w trafikę. Na manualu troszeczkę lepiej jest, tak jak wam mówiłem, bo można sobie wcześniej bieg przygotować, a te biegi naprawdę się tu bardzo długo zmieniają. No, tydzień jak tu skręcił, no przy wewnętrznej taki zakręt hardkorowy, jeszcze sami między sobą się pospychali, to głupki, masz dziadu. Coś mnie tu goni, coś tam mnie dogania. Nie wiem, co to może być. Mercedes. Nie można mu dać się wyprzedzić teraz, trzeba go zgwałcić. O, tak, na pewno by w to nie uderzył. No! Gonimy go, drafting. Aha, dobra. Zbiera sobie nitro, widzę, od trafiku. Zresztą oni chyba cały czas mają nitro. Oni mają, cały czas jeżdżą na nitro, bez przerwy. Też sobie chyba włączy cheaty na ten. O, dawaj go, ekstra! Tak jest, jechać z baranami. Już myślałem, że ten Mercedes mnie tutaj dogonił. Ja, Mercedes. Dobrze, został z tyłu ten Mercedes. Mercedes. O, tu mnie gonią ci. Ja już ich wcześniej też zniszczyłem. Ale jakoś tutaj sobie... już się zaczyna temat. Jedź od jedynki. No Supra, poważnie. To jest jedynka na jedynce na tym tuningu. To powinnaś tu niszczyć wszystkie opony. A tu na jedynce jest tak,
Tak jakbyś, nie wiem, podłączył silniczek taki od jakiejś zabawki elektryczny i zatrzymał go palcami. To jest taki sam efekt tutaj, w Undergroundzie. Na jedynce, kurde, w takim super samochodzie. Supra stokowa pali kapora na jedynce, jak tylko lekko muśniesz gazem. A nie... Jak tutaj mamy jeszcze taki tuning hardkorowy zrobiony. No ludzie, zlitujcie się. Dobrze, trzecie okrążenie, to jest ostatnie. Rozwalił się, było widać dużo dymu. Coś tu się podziało, albo tak hardkorowo skręcił. Oni tak czasami robią takie 90 stopni dwa razy i omijają trafiki w ten sposób. Czasami tak bokiem nawet skręcają. Mówię wam, to jest okropne. Pograjcie sobie w Undergrounda, zobaczycie co to znaczy grać w trudne gry. Dzisiejsze te gry to one robione są tak dla frajdy, dla przyjemności, żebyś sobie coś tam porozwalał, coś tam potem. Ale trudne gry to są te właśnie starsze, nie znaczy, że lepsze są przez to. Ale no, kurde. O kurde, bo to, koniec, bo to ostatnia prosta jest. I dupa zbita, już nie da się go dogonić. W Suprze silnik wybucha. Co to było? Moja Supra wygrał ten Mercedes, co go rozwaliłem. Ja pierdziu. Nie wierzę w to po prostu. Jakie oni tu mieli? Zaraz zobaczymy. 276 km na godzinę. Średnia 180 km na godzinę. To nie jest wcale jakiś tam przerąbany czas. Najlepsze okrążenie o 6 sekund lepsze od mojego. No nie, no tu mi się inny samochód raczej nie spisze. Mam w dupie, nie muszę tego robić. To jest ukryty wyścig. Walić go. Dostałbym trochę... No kurde, jak ja mało hajsu mam. Nie streaminguję tej BM-ki chyba. Do końca w tej grze już nigdy. Za mało hajsu zarabiam. Czekajcie, bo tu jest sponsor. Dawajcie go. Co my tu mamy? A, dobrze. Jakieś zdjęcie. Zobaczmy, gdzie musimy jechać. Niedaleko. Jest dobrze. Będzie trochę hajsu chyba z tego tytułu. Byłoby naprawdę fajnie. No nie, tamten wyścig mnie normalnie wyprowadził z równowagi. Już myślałem, że Suprą to ogarnę. Naprawdę te wyścigi, te boty są ciężkie, trudne do ogrania. Musicie sobie... O, się źle pojechałem. Musicie sobie koniecznie spróbować tego Undergrounda dwójki. Zainstalujcie sobie. On tam waży bardzo mało, chyba gigabajt 200. A normalnie można się spocić przy tej grze nieźle, mówię wam. Nawet po tylu latach. Znaczy, ogólnie jest bardzo fajna i grafika jest w porządku, powiem wam. Naprawdę jest w porządku. W porównaniu do innych nowych gier. Może geometria tych samochodów nie jest jakaś fantastyczna, ale naprawdę jeśli chodzi o grafikę jest okej. Dobrze, mamy magazyn zapisany. Teraz tak. Mapka uruchamia się, okej. Mamy jeszcze dwie gwiazdki. Tu mamy wyścig URL. A czy tam na dole są jeszcze jakieś ukryte wyścigi? Mogą być. Mogą właśnie być w tym rzecz. A ja chcę robić wszystko na 100%. Jeden ze stage'ów zrobiłem na chyba 115%. Da się tak. Bo najbardziej mnie wkurzają te okrążenia. Jak to mnie denerwuje. Nie mam takiego samochodu uniwersalnego. Musiałbym tego Peugeota ulepszyć chyba. I zrobić z niego takiego koksa, żeby to niszczył wszystko. To wtedy by to jakoś wyszło. A teraz to... O, gotówka tutaj jest. 100? 200 dolarów. 200, bo to... O, i tutaj... Wow, fajnie. No co, ja myślę, że możemy sobie spróbować pojechać URL. Suprą? Dobra, spróbuję. Ciężko będzie. Nie no, zobaczmy. Może to jest ten wyścig, gdzie oni się bugują akurat, to będę miał przewagę. Ale dalej Supra.
Dobrze, to nie było nic poważnego. Trochę się tutaj napiąłem już, ale nie ma stresu. O, się, dobra, nie chcę tym jeździć tutaj. Mam to gdzieś, to nie jest wyścig na Suprę. Wiecie co, koniec, ja biorę Peugeota mojego. To jest najlepszy samochód w tej grze. Bierzemy Peugeota i robimy go na maksa. Tylko jak zrobimy go na maksa, jak kasy nie mam? Nie wiem, coś wymyślę. Kurde, 3300, to naprawdę nie jest dużo. Chyba, żebyśmy pojechali ten URL, byśmy mieli 5000, ale czy go wygram? Na pewno lepiej poradzę sobie niż Suprą. Supra, kurde, ale z drugiej strony tak przyspiesza okropnie. Chyba, żebym się nie zatrzymał. Dobra, spróbujmy. Może coś z tego będzie. Na zakrętach, jak się uda, to mogę wymiatać. Zobaczymy. Przejedziemy sobie pierwsze okrążenie, zobaczymy jak pójdzie. Tutaj są takie zakręty, że one akurat są pod tego Peugeota. A on fantastycznie skręca i powinien to wszystko super robić. No Supra nie nadaje się do skręcania, niestety. Supra nadaje się tylko teoretycznie do dragów, chociaż jak sprawdzaliśmy w którymś odcinku, to na dragach też radzić sobie nie radzi. Dobrze, tutaj widzę, że też Peugeotem nie ma sensu, bo widzieliście co się działo już na prostych, no właśnie. Więc nie ma co. I jestem w szarej dupie, mam przerąbane teraz, nie wiem co mam zrobić. 3300, to nawet nic nie kupię za to do tego mojego samochodziku, mojego chrupka małego. Spróbujmy, tutaj chyba powinny być jakieś części, które jeszcze mogę zainstalować, ale ogólnie takie odblokowane są w innym warsztacie, takie lepsze. Tutaj coś mamy, drugi stage, redukcja wagi. Tu mamy pierwszy stage w ogóle, kurde, i ten samochód tak dobrze jeździ? Ja pierdziu. No, nieźle, no, nieźle. Tak, na pewno mi starczy za 7000 jakieś ulepszenie, ECU. Czyli co, skrzynię sobie ulepszyliśmy tylko. Zawsze to coś. 1800. Turbo, 4000. No nie wierzę w to. Nitro? Nie mogę nic kupić. Musimy jeździć te wyścigi, no. Tu mamy coś. Za tysiaka to kupmy sobie. I już. I jedziemy. Teraz powinienem troszeczkę lepiej jeździć tym samochodem. Ja chyba będę przechodził tylko grę tym samochodem. To jest najlepszy. I do driftu będę brał BMW-kę. A super. Właśnie, jak to jest z tymi samochodami? Da się tutaj sprzedawać auta? Supra. Czekajcie, jak to tutaj było. Safe? No chyba nie da się sprzedawać. Change parts? Nie. To jakoś tu było. Może delay trzeba nacisnąć? Czekajcie. Coś się naciskało i można było te samochody chyba jakoś sprzedać. Change parts. Tutaj nic nie możemy zrobić. Tutaj mamy covery różne. No kurde. Jakoś to się chyba robiło. Albo trzeba było kupić nowy samochód i wymienić za Suprę. Ale chyba się nie dostawało za to kasy. Znaczy ja lubię Suprę, ale kurde, no to nie jeździ w tej grze. No takie super ulepszenia mamy w tym samochodzie, a dalej jest dupa. Czy biegi... Tak, biegi zmieniają się na pewno szybciej, na 100%, bo wymieniliśmy sobie skrzynię biegów i rzeczywiście jest różnica. Czy to jest gra arcade'owa, więc tam nie powinniśmy się tym jakoś specjalnie przejmować, ale... Czuć to, że jest troszeczkę lepiej. Tutaj mamy sprint. Myknijmy go sobie. O, jest kasa, super, $200. Każde $200 jest na wagę złota. Jak to zabrzmiało? Nic, ale mamy wyścig 1200. No dobra, ale myślę, że ten wygram sobie spokojnie. I zobaczymy start, jak wygląda. O, już lepiej. Moim zdaniem już lepiej. Trzymam się stawki. Peugeot numer 2 z tyłu mnie tam popchnął trochę. Dawaj, jedź. No i teraz się trzymam. Biegi się zmieniają dużo szybciej. Jest lepiej. Ci zaczynają tu już jakoś hardkorowo skręcać. Dobra, już nie ma sensu jechać dalej.
Bo to już... Już bym się nie zdążył rozpędzić, no mówię wam, to tak jest. Nara. I tak trzeba ich traktować, od razu, podjeżdża ci jakiś koleś, cyk, rama mu. Dobrze, tutaj trochę nitra. Gdzie wyjazd mi stamtąd, nawet nie próbuj mnie spychać, gnoju. Dobrze! Dawaj nitro. Ty też. Widzicie jak się wspierają? Nie dał... Ach, kurde. Skubany, ominął go. O! Co, jak to obronił mnie teraz, skubaniec. Jak on to zrobił? No dobra. Jeden gra chyba po mojej stronie, coś tak czuję. Popchnął mnie tak, żebym nie trafił w ruch uliczny. Nieźle. Wojowniczy bot. Ratowniczy. Bot ratowniczy. Bot budowniczy. Bot ratowniczy. Mam nazwę na ten odcinek. Bot ratowniczy. Wygrałem, kurczę, $1200. To nie jest dużo, no nie jest dużo, przyznaję. Nie wiem, po co mi ta reputacja, do czego to było? Odblokują się jakieś nowe części, czy jak? No i tu mamy te cholerne okno... Ale czekajcie, tu zawsze były ukryte dragi. Czy coś tym razem się tu ukryło? Nie, tu nic nie ma. Czekajcie jeszcze chwilę, bo coś czuję, że... Tutaj coś może być? Nie, nie ma niestety. Czyli wszystko już tu pojechane jest. Te najlepsze wyścigi, tu musiałem wcześniej pojechać. Po drugiej stronie widzę, że jest drag do ogarnięcia. 1480 dolców na koncie. Zobaczymy, ile będę miał na tych okrążeniach tutaj. Okrążeń. Ile tu mamy do przejścia? Tu byśmy mogli suprą cisnąć. Co? Dawajcie suprę. Bo mamy dużo prostych. Dobrze. Dawaj supra, tutaj sobie dasz radę. Powinno pójść. Ile okrążeń? Byle nie 3, no to jest długi wyścig. 3. Mustang i 3 razy, 2 razy Corolla. No i doganiamy, bo ja tu szóstkę mam. Na autostradach mało palę, szósteczka, cyk. Coś tam. No dalej. Jest, o! Tutaj trwa walka, moi drodzy. Jak ta walka się zakończy? Corolla, boże, jaki paskudny spoiler. I tu będziemy mieli te cholerne zakręty. To jest najgorszy moment dla Supry teraz. Czy ona sobie z tym poradzi? Zobaczcie, jak oni w ogóle skręcają. Nie jesteście w stanie tego zobaczyć. Możecie jedynie mapkę obserwować. O. Idealnie, nie? Ty gdzie mi tu? Rozbić. Ach, cholera. No dobrze, mamy 3 okrążenia, jeszcze coś tam... Jestem w stanie coś tam zdziałać. Bo blisko bym przywalił w taksówkarza. To teraz to wyglądało tak, jakbym grał w tego... Jak to się nazywa? No, Windowsa, XP-ka. Ta gra... Pinball? Pinball chyba, tak. To się tak nazywało. To teraz nie wiem, czy nagrać... Znaczy nazwać ten odcinek Pinball? Czy bot ratowniczy? Dobrze, mamy pierwsze okrążenie i na razie na przedzie, ale to widzicie, te zakręty okropne. Gdzie mnie tu? Ale się spycha, gnój.
Plus jest taki, moi drodzy, że jak wrzucam szóstkę, to oni odstają. Ale to jest jedyny taki moment, bo na... Widzieliście ten atak? Cholera! To jest Razor z Most Wanted. Bo to tam Viperem, nie Viperem, tylko Mustangiem jedzie. Co to było? Ja tu się muszę skupić jak w Fordzie, powiem wam teraz. Kurde, było blisko, widzieliście? Dostałem kasę za ten. Nie kasa, tylko nitro za to, że blisko go minąłem. No jak on to robi znowu? Ale tutaj skapciało coś, sprawę. Spapciał, paproch jeden. No dawaj, walczymy. I tak ja przegram, bo oni są przecież najlepsi na świecie, kierowcy. Nitro mało co daje. No trochę tam daje, no przyznaję. Ale teraz spróbujmy. O! Wow! Jak się nie odbijesz od pierwszego, to jest dobrze. O, fuck! I tutaj właśnie Supra kozaczyć nie potrafi, czyli na zakrętach, no. Nie kozaczy ta Supra. I też... No ten start jest okropny z jedynki. Lekko cię dotknie i już cię... rzuca, no. I co jest najlepsze, ja tutaj tuning zrobiłem tak, żeby docisk był bardzo mocny. Więc teoretycznie ona na prostych właśnie powinna być słabsza, na zakrętach lepsza. Co jest? Może uratuje ją tylko szeroki bodykit, który znacznie poprawia jej... jej osiągi, jeśli chodzi o skręcanie, prowadzenie. Chodź tu. Chodź. O, shit. Tak jest. Muszę go teraz tutaj zgównić. Bo widzicie, jak on jeździ. O, teraz... O, ja wiem już, co on gra. Teraz tylko czeka na moment, żeby mnie rozwalić. Znam ten trik. Zobaczcie, jak blisko teraz podjeżdża. To jest bardzo ważny moment teraz. Tu muszę być cały czas na przodzie. Shit, było blisko. Muszę być na przodzie. Nawet nie będę ryzykował jazdy przez tą wysepkę. Pojadę z kulturką naokoło. Psia krew. Jedź. No kurde. Co za niefart. Jedź. Oni tu grają zespołowo, mówię wam. To było wszystko zaplanowane, ukartowane przez nich. Ja pierdzielę. No i patrzcie, już nie ma siły. Czekajcie, może jeszcze jest szansa. Nie, no nie ma szans. No kurde. Co to jest? Nie gram w tą grę, pierdziel.